O wow, stworzyłam potwora. Boże, pycha. Wiosna to życie. Polecam tego kucharza. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w filmie z serii Wszystko co jem, znany również jako Co jem w ciągu dnia, znany również jako Food Vlog. Dzisiaj pokażę Wam to, co będę jadła. Jeszcze nie jadłam śniadania i słuchajcie, od rana zastanawiałam się, który przepis wybrać na śniadanie, bo ja w ogóle nie wierzę w to, że coś jest śniadaniowe, coś jest obiadowe, coś jest kolacyjne. Jemy na co mamy ochotę i ja nie wiedziałam, na co mam ochotę, więc trochę to przeciągnęłam, ale wybrałam, zdecydowałam. Dzisiaj będzie food vlog pod hasłem Wiosna na talerzu. Będzie na maksa sezonowo i pysznie i zdrowo, czyli tak jak lubię, tak jak gotuję. Kocham wiosnę i kocham obfitość, którą mamy teraz w sklepach czy na bazarkach. Dodam jeszcze, że partnerem tego odcinka jest moja ukochana marka Olini, czyli producent olejów, octów, zakwasów, ale też maseł, kiszonek. To jest taki, ja to śmieję się, one stop shop. To jest miejsce, gdzie ja zaopatruję się w większość swoich takich stałych klasyków kuchennych i dzisiaj pokażę Wam w tym filmie, jak wykorzystuję te moje bazowe produkty, chociaż one też się zmieniają, dlatego że jest ich bardzo dużo, mają różne wariacje smakowe. Tutaj mówię na przykład o octach, tutaj mówię o olejach. Mamy ogromne pole do popisu, ale pokażę Wam po prostu, z czego korzystam obecnie. W każdym razie my jesteśmy teraz przed śniadaniem i za mną jest cały sekret śniadaniowy, a mianowicie szparagi. Mam nadzieję, że szparagi Wam się jeszcze nie znudziły. Te są po prostu świeżutkie, wspaniałe. Wczoraj kupione. Słyszałam, że ze szparagami jest tak, że trzeba je zjadać jak najświeższe. Zresztą z każdym warzywem czy owocem tak jest, ale one rzeczywiście ponoć tracą bardzo na smaku z biegiem każdej godziny. Więc ja przypinam się tutaj. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. I tylko szybciutko Wam powiem, jak ja przygotowuję szparagi. Myślę, że znacie ten patent, a mianowicie bierzemy szparaga i odrywamy końcówkę, ale nie w taki sposób, tylko łapiemy go gdzieś pod koniec i odłamujemy. Mniej więcej tego jest tyle. Można to odciąć, można też sobie tutaj wyrównać, można też obrać sobie te łuski, bo wiem, że są osoby, dla których one są na przykład za twarde. Ostatnio byłam na warsztacie u Jarzynowej, więc się nasłuchałam ciekawych patentów, ale ja jestem z leniwych kucharzy, a raczej minimalistycznych kucharzy. W związku z tym ja podejdę do tematu w taki sposób. I co zrobię następnie? Po prostu poleję je oliwą z oliwek, moją ukochaną. To jest akurat oliwa premium od Olini, ale wszystkie są przepyszne. Można sobie taki zestaw testowy zamówić. Do tego sól, pieprz, będę to grillowała przez 10 minut w moim małym piekarniku i tyle. Szparagi będą stanowiły ważną część tego śniadania. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na blasze. Do tego zrobię jajecznicę według szefów kuchni. Turbo, turbo, turbo kremowo. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Na grzance z chleba, który przywiozłam z Estonii, takiego bardzo ciemnego chleba. I to będzie klasyczny, pyszny, komfortowy posiłek śniadaniowy. I czekajcie, coś Wam miałam jeszcze powiedzieć. Co Wam miałam jeszcze powiedzieć? Co Wam miałam jeszcze powiedzieć? Co miałam jeszcze powiedzieć? Co miałam jeszcze powiedzieć? Co miałam jeszcze powiedzieć? Ja kocham śniadania. To jest mój ulubiony posiłek, jeśli chodzi o gotowanie. Uważam, że jestem w nich najlepsza, w sensie spośród wszystkich posiłków najlepiej wychodzą mi śniadania. I w moim e-booku, w foodbooku, którego w ogóle partnerem też jest Olini, znajdziecie całą sekcję śniadaniową, bo kocham, uważam, że śniadanie to sens życia. A teraz idę robić szparagi. Mój mały piekarniczek ma taką opcję grill na najwyższą temperaturę na 10 minut, więc robię tutaj zaraz zrobię start, także wkładam, zostawiłam trochę miejsca, bo tutaj będzie jeszcze leciała grzanka, także bye! To jest wspomniany estoński chleb, wyjąłam go z zamrażarki, skropię go delikatnie wodą, też fajny patent, i wrzucę do piekarnika na grilla na kilka minut, nawet mam też opcję grzanka. On jest przepyszny, on jest słodkawy, ponieważ jest
barwiony syropem z melasy, o ile się nie mylę. I myślę, że fajnie będzie się komponował w tym zestawie. A ja przygotuję moją kremową jajecznicę. Wierzę, że przyjdzie moment, kiedy będę miała studio z wyspą, ale póki co damy radę. Mam tutaj 3 jajka, także dzisiaj będzie szaleństwo. Jestem fanką wysokiej ilości białka, szczególnie rano, więc zrobię jajecznicę z 3 jaj. Akurat zostały mi 3 i powiem wam, że nie wiedziałam, co mam za bardzo zrobić potem z takim jednym ostałym jajkiem, więc zrobimy jajecznicę z 3 jaj. Także lecimy. Ups. Z tego co wiem, moi drodzy, kluczem do zrobienia dobrej jajecznicy, znaczy ogólnie kluczem do wszelkich dań jajecznych są świetne, świeże, jakościowe jajka. Ja zawsze kupuję jajka ze wsi, także to jest mega ważne. Natomiast kluczem do jajecznicy, jeśli chodzi już o technikę wykonania, według mojej wiedzy jest duża ilość masła, mały ogień i długie, długie, cierpliwe mieszanie. Nie chodzi o to, żeby ona się ścięła, tylko chodzi o to, żeby ona sobie spokojnie gęstniała. Więc prawdopodobnie będę stała bardzo długo tutaj i będę ją robiła w takim rondelku, dzięki czemu ona się tak szybko nie zetnie i będzie trochę taką zupą jajeczną. Tutaj w tym białym garnuszku jest kawka, którą sobie popijam. Zastanawiając się, co ugotuję. I podoba mi się ten dzisiejszy film, bo ja mam coś takiego, słuchajcie, że jaram się, że każdy film jest trochę inny i trochę ma inny styl nagrywania. I dzisiaj testujemy wersję kuchenną. Tu mam masło wiejskie, też dobrej jakości, świeżutkie. I na nim będę mieszać moją jajecznicę. Szparagi zrobią się same, grzanka zrobi się sama. I jest to naprawdę bardzo wdzięczne śniadanko. I cieszę się, że mogę się z wami podzielić. Działamy, działamy. Jestem przekonana, że we Francji to jest znikoma ilość masła. I masło ma być roztopione, ale nie spalone. Więc nie chodzi nam tutaj o palone masełko. Tutaj nam się wszystko fajnie topi. Zgodnie z zapowiedzią, moi drodzy, tutaj leci chlebuś. Umówmy się, jednak grzanka to byłoby przestępstwo. Kropnę tutaj wodą, ale nie mam ręki. I wrzucam na tryb, tutaj mam taki tryb, to nie jest reklama. To nie, czekajcie, to nie jest reklama, o, to będzie grzanka. To nie jest reklama piekarnika, ale jest świetny, polecam go strasznie. Patrzcie, to jest mega ciekawe. Zaczęło mi się zagęszczać. Nie ukrywam, że trochę ją zostawiłam na moment, ale to jest dokładnie to, o co nam chodzi. Ona jest tak niesamowicie już ekscytująca i kremowa, że słuchajcie, chyba właśnie dzieje się moja, tworzy się moja najlepsza autorska jajuwa. Jaram się! Look at this! Zobaczcie, zobaczcie, już zdjęłam z ognia. She's ready. Jaram się strasznie, jest piękna. Fun fact albo boring fact o mnie jest taki, że bardzo często zamawiałam w restauracji jajecznicę w ostatnim czasie, bo nie umiałam zrobić wystarczająco dobrej w domu, w sensie takiej pysznej właśnie kremowej. I dużo osób się ze mnie śmiało, że serio coś tak banalnego jak jajecznica, no ale miałam jakąś konkretną wizję na tą jajecznicę. Wydaje mi się, że właśnie ją spełniłam. Także słuchajcie, szparagi są już tutaj, one sobie czekają, ponieważ były gotowe wcześniej niż grzanka, są cudowne i jędrne. Możliwe, że je pokroję na mniejsze kawałki, ale nie wiem, myślę, że dla prezentacji będzie fajnie zostawić je w ten sposób. I grzaneczka już się tam jara w piekarniku, a ja układam moje cudowne wiosenne śniadanie. Wow! Minus czarnego chleba jest taki, że nie widać, czy się spalił. No więc moje wspaniałe masełko wiejskie, bo masła nigdy nie za wiele, leci jeszcze tutaj, tak, ale dosłownie odrobina. Dam tutaj trochę soli Maldon, bo no jednak sól to życie. I teraz wykładam sobie moją jajecznicę. Widzicie to? Wow! Wydaje mi się, że to jest dokładnie to, czego szukałam przez całe swoje życie.
na to lecą nasze szparagi. Nie wiem jeszcze, jak je ułożę, może tak. Na górę układam jeszcze kopereczek. Na górę leci posypka gomasio. Już prawie jem, ale popijam sobie jeszcze wodę z octem. Kocham ocet z jabłek rubin, jest wspaniały. Mamy dosyć sporo węgli w tym śniadanku, więc ten ocet nam się przyda dla wyregulowania cukru. I słuchajcie, widzicie to? To jest coś pięknego, coś wspaniałego. Chyba z wami stestuję, bo jest już trochę późno i jestem głodna. Chociaż nie nagrałam żadnych zbliżeń. Dobra, jestem. Nie wiem, czy wam to powiedziałam, ale na górę dałam posypkę gomasio. To jest czarny sezam, nori i sól. Sezam też możecie dostać w Olinii. Ja sobie robię taką posypkę raz na kilka tygodni. Trzymam w słoiczku i mam do dodania do różnych potraw. Też robię sobie zatar, czasem dukę. Próbuję szparaga. Oh wow. Pycha. Mega jędrny. I czuć różnicę. To jest dobry, świeży szparag. Serio. No dobra. Bierzemy się za jajeczniczkę. Co wy na to? Jest niesamowita. Jest nie... Wow, jeszcze chrupie chlebek. Strasznie. Bo nie zrobię to ręką, ale... Już jestem tutaj. Jestem. To chyba jest niemożliwe, słuchajcie. Dobra, wszystko jest możliwe. Sprawdzam, o co tu chodzi. Cudownie. O, wow. Kurde. Stworzyłam potwora. Przepyszne, bo ten chleb może przypominać pumpernikiel, ale jest o wiele bardziej lekki i powietrzny. On ma taką super słodką goryczkę. Niesamowicie, przez to, że go tak mocno zwęgliłam. Wspaniale się łączy z taką chmurką, jaką stanowi ta jajecznica. O Jezus, jak super! Strasznie się jaram, kochani. Naprawdę, strasznie się jaram. Bo nigdy nie wiecie, jak wam wyjdzie. Ja jestem kucharką, która nie próbuje, jak gotuje. Dajcie znać, próbujecie, jak gotujecie? Czy macie niespodziankę? Mam niespodziankę. Kocham. See ya. PS, dorzuciłam do tego małosolnego mojej mamy, którym będę zagryzać to cudowne danie, bo grzechem byłoby tego nie zrobić, skoro mam najlepszego możliwego ogórka w domu. Dajcie znać, jakiego ogórka lubicie najbardziej i nie przyjmuję innej odpowiedzi niż małosolny. To jest jeden z najlepszych jajecznic, jakie w życiu jadłam. Dziękuję za uwagę. Dochodzi godzina 14, a to oznacza jedno, czas na obiad. I kto powiedział, że na obiad nie można zjeść długo gotowanej owsianki namoczonej wcześniej w wodzie z syropem z czarnego bzu, a do tego pieczony rabarbar? Ja jestem bardzo podekscytowana, więc zaraz zobaczcie, jak to się robi, a ja wam pokażę efekt końcowy. Nasza gwiazda sezonu i dzisiejszego odcinka. Myję, obieram, kroję na kawałki i będziemy piec. Pokrojony leci na blachę, oliwa, sól, trochę cukru kokosowego. Chodzi o to, żeby wszystko było pięknie obtoczone i potem równomiernie rozkładamy na blaszce. Mój piekarnik się nagrzał, więc lecimy na 20 minut. Zaczynamy wolne gotowanie. Leci szczypta soli i rozgnieciony kardamon. Wrzucę jeszcze daktyla dla słodyczy. Zaraz doleję trochę wody i będę tutaj długo sobie gotować moją namoczoną owsianeczkę. A już pięknie pachnie, bo trochę się moczyła.
z sekretnym składnikiem. Widzę tu normalnie wspólny mianownik, no cóż, do tej jajecznicy. Jest super kremowo i miałam w planach, słuchajcie, dodać tutaj chia, które też dostaniecie na stronie Olini. Ale nie wiem, czy nie zrobię z chia i jogurtu po prostu taki pudding na górę. Nie wiem, czy chcę dodawać chia do tej cudownej kremowej owsianki. No chyba połączę to z jogurtem. Zaszalałam i połączyłam chia z jogurtem i odżywką białkową. Mieszam to, dodam jeszcze wodę i będę miała taki śmieszny topping. To nie było planowane, ale bez białka nie ma ciałka. Patent na masło orzechowe, dodaję wrzątek i mieszam i robi się taki krem. To też będzie nasz topping. Kolejny topping to uprażone orzechy włoskie. Kocham, kocham, kocham. Dałem jeszcze wiórki. Nieplanowane też, ale wykorzystam. I to będzie bardzo, bardzo obfite danie, jak widać. Aż sama jestem zaskoczona. Mój piekarnik jest inny niż piekarnik, na którym się tego uczyłam. I po 12 minutach rabarbar jest gotowy, więc wyciągam go. I teraz, słuchajcie, zostawiam do przestudzenia, bo jak go teraz wymieszam, czy coś z nim zrobię, to się zrobi mus. A jeżeli chcemy, żeby był jędrny, to musimy go troszkę przestudzić. Spontanicznie połączę te dwie rzeczy i zrobię lekki sosik ze świeżym tymiankiem na górę. To może być game changer, serio. Ja popijam sobie, ojejku, ocet porzeczkowy przed posiłkiem, mój drink letni. Też super sprawdzi się zakwas. Nie mam akurat teraz zakwasu, ale jakoś te owocowe klimaty mi bardzo siedzą. Powiem wam, dawno nie byłam z czegoś tak dumna. Chyba od czasu śniadania. Nie, serio, brzmi jakbym miała tutaj wpaść w samozachwyt, ale serio, strasznie się jaram. Uważam, że wygląda to przepięknie. Mam nadzieję, że będzie też równie dobrze smakowało. I improwizuję. I cieszę się, że możemy się dzielić tymi momentami. Widzicie? Jaram się strasznie. Naprawdę się jaram. Bo próbuję z wami i w ogóle jaram się tym vlogiem też dlatego, że ja realnie robię te rzeczy pierwszy raz i pokazuję wam rzeczywistość, mnóstwo garów za mną. Próbujemy owsianki z samym rabarbarem. O wow. Rabarbar jest niesamowity. I ten syropik robi robotę. Wow, sama owsianka jest pyszna. Może bym ją odrobinę bym ją może jeszcze bardziej posoliła. Rozpływa się. Wspaniałe. Zobaczcie, co ja wymyśliłam z tym. Pudding jest mega. No i masło orzechowe. Pudding jest opcjonalny, ale jeżeli zależy wam na większej ilości białka, to jest bardzo dobry pomysł. Polecam tego kucharza. Mogę spokojnie wam teraz powiedzieć, zmawiajcie mojego e-booka. Foodbooka 2.0. Mówiłam to rano? Bo chyba znam się nawet na rzeczy trochę. Coś tam ogarniam. Połączenie octu porzeczkowego z syropem z bzu zmieniło życie moje. Tymianek też zarąbisty, ale dodałam sobie jeszcze na górę. Genialne. Gdybym miała tu jeszcze ulepszyć, to bym dodała ten syropik do rabarbaru i po prostu polała tym całość. No ale nie zmieniam to finalnie, wiem, za dużo. Efekt w buzi jest podobny. Jem. Ciekawostka jest taka, że całego vloga kręcę na przedniej kamerce w trybie kinowym, bo jestem ciekawa, widzę siebie, jest to jakaś odmiana, więc sprawdzam, testuję. Jeżeli zastanawiacie się, co robię, otóż za mną jest Muzeum Olini.
Żartuję oczywiście, ale obiecałam, że pokażę Wam mój niezbędnik, więc zebrałam wszystkie produkty. Chociaż to nie są wszystkie produkty. Te produkty, które akurat mam w domu, o których Wam powiem, ale jest kilka rzeczy, które jeszcze dodam, które mi się już skończyły i właśnie muszę złożyć zamówienie. Napiję się, słuchajcie, bo jest tak ciepło. Jest mega dziwna pogoda. Musiałam się przebrać, bo po prostu duszę się, a jednocześnie wygląda, jakby miało padać, ale to jest nieistotne. Więc tu Wam pokażę, co się znajduje po mojej lewej stronie. Dzisiaj już używaliśmy octu porzeczkowego, oliwy, soku z czarnego bzu, o ile się nie mylę. Ja piłam sobie jeszcze ocet z jabłek rubin rano. Natomiast tak, generalnie mam u siebie zawsze przeróżne octy, głównie do picia przed posiłkiem, ale też do dodania do jakiegoś dressingu, czy tak jak dzisiaj do tego rabarbaru. Uważam, że to był jakiś po prostu game changer. I jeszcze ocet balsamiczny, wiadomo, do na przykład buraków, czy jakiegokolwiek dania, gdzie używacie balsamiko. Cudowne, po prostu te produkty są jakościowe, sprawdzone, ja im ucham i kocham ich smak. Przechodząc dalej, mamy jeszcze ocet w wersji mini. Super, żeby sobie wziąć, czy jak idziemy do restauracji, czy kiedy podróżujemy. Jeśli chodzi o tłuszcze, kocham oleje na zimno, wszelakie, typu sezamowy, z wisiołka, lniany, z rokitnika. Uwielbiam i dodaję do różnych dań. Natomiast na ciepło korzystam z oliwy, z oliwek. Też do wyboru, do koloru, jakie lubicie smaki. Ja kocham każdą, która jest tutaj w ofercie. Akurat teraz mam tę premium i na przykład do wykańczania dań, śniadań, bowli porannych. Zazwyczaj ja używam oleju dla kobiet. To jest mieszanka oleju z wiesiołka lnianego i oliwy z oliwek. To akurat jest w wersji mini. Jeśli chodzi o słodkie rzeczy, to zawsze mam jakiś miód u siebie od Olinii. Tutaj akurat mam płatki róży w miodzie i miód z rokitnika, ale też ten klasyczny na przykład z pierzgą jest super. No i dzisiaj po raz pierwszy użyłam syropu z kwiatu czarnego bzu, który jest słodziwym, także coś wspaniałego. Mam jeszcze zawsze oksymel, czyli moje lekarstwo, poczytajcie sobie o tym, polecam, i olej z czarnuszki, czyli też moje lekarstwo, które sobie mieszam z octem owocowym i piję takie szoty, jeżeli jestem przeziębiona. Ja wszystko podlinkuję w opisie, w sensie będzie moja kolekcja Olinii dostępna, bo warto sobie po prostu popatrzeć na te wszystkie produkty. Czy potrzebujecie ich wszystkich naraz? Pewnie nie, ale ja już jestem na tyle wprawiona, że po prostu wiem, jak nimi operować, tak żeby używać wszystkich i je zużywać. Mam też zawsze w domu zakwasy, ale akurat wszystkie wypiłam. Kocham pić sobie zakwas przed posiłkiem, po prostu uwielbiam smak zakwasu, ale teraz trochę idę na skróty i piję wodę po ogórkach małosolnych od mojej mamy, więc kto lubi, tego pozdrawiam, resztę też pozdrawiam. I co? I wszystkie masła orzechowe, migdałowe, olej kokosowy, kimchi, pestki, nasiona, orzechy, to wszystko też Wam bardzo polecam. Ja mam po prostu w szapce wszystkie pestki już przesypane do słoiczków, bo zrobiłam, że mi jest tak gorąco, bo zrobiłam sobie wielkie porządki i mam po prostu wszystko ładnie posegregowane. Także tak, lećcie do opisu po kolekcję Olinii i koniecznie skorzystajcie z mojego kodu KARU10, zawsze macie zniżkę, także polecam serdecznie. I korzystając z okazji, powiem Wam o kolacji. Na kolację będzie taki typowy polski wiosenny obiadek, kolacja, jak zwał, tak zwał. Jak wiemy, tutaj nie chodzi o etykiety i słuchajcie, zrobię młode ziemniaczki z bobem, klasycznie z koperkiem i z masełkiem, ale wymyśliłam, że dodam też do tego kapary i odrobinę właśnie tej zalewy z małosolnych albo właśnie zakwasu. Uwielbiam, także będzie taki klasyczek i obok będzie moja ulubieńca, czyli młoda kapusta, bo kocham ją i zazwyczaj robię ją w takim sosie musztarda, tahini, miód, sok cytryny albo ocet, sól, pieprz, ale może dzisiaj zrobię w takiej wersji nowej z olejem sezamowym właśnie i z miso z dodatkiem czarnego czosnku i odrobiny soku z cytryny, żeby trochę urozmaicić i może żeby też nie dodawać kolejnego takiego intensywnego smaku. Chociaż co ja gadam? W sumie olej sezamowy i tahini to de facto ten sam profil smakowy, bo ten sam produkt. Więc no zobaczę. Zobaczę, na co będę miała ochotę. Może zrobię takiego klasyka, co zawsze, bo przysięgam, po prostu kocham ten mój sos musztardowy, więc no zobaczymy. Ja lecę, słuchajcie, na Pilates.
Także wracam i pokazuję Wam, jak w chwilę, mam nadzieję, uda mi się zrobić kolację. I tak patrzę się właśnie tam, bo zastanawiam się, czy nie zaczyna lać. Także bye! Patent dla leniwców, czyli wrzątek z czajnika do gotowania wszystkiego. Lecimy, gotujemy ziemniaczki, za chwilę tutaj wleci bób po 10 minutach, puka pucha i jemy. Wrzuciłam bób na 10 minut, a kapuchę odcedzam. Uwaga, kontrowersyjna opinia, jem bób ze skórką, bo nie chcę mi się go obierać i lubię. Głosujemy w komentarzach, głosujemy. Do naszych ziemniaków i bobu leci koperek, kapary, masełko, ciędzień masła, sól, pieprz i tyle. Może odrobinę tego, mówiłam Wam o tym, zalewy z ogórków. Właśnie jeszcze ogórka muszę pokroić. Ostatnia prosta tego filmu i tej kolacji. Jest bób, są ziemniaczki, bobu jest 8 razy więcej, nie wiem co ja na to, wjeżdża masełko, wjeżdżają kapary, wjeżdża koper, o Jezus Maria. Koperek oznacza koperek wszędzie. Przykrywamy. Dobra, dodam jeszcze pieprz. Trochę soli, bo sól to życie według mojej nowej zasady. Odrobinę tej zalewy z ogórków, bo w końcu ja. I lecimy. Kocham, kocham, kocham. Jezu, jak ja mam nadzieję, że to będzie dobre. No wygląda bosko. Pachnie też bosko. Myślę, że te kapary to jest mocny zawodnik. Tak prezentują się ziemniaczko-boby. Bosko, wspaniale. Tak prezentuje się kapucha. I zrobię teraz z tego talerz szczęścia. Ogórek małosolny niestety nie przeżył. Nie dotrwał do podania. I teraz ważna rzecz jest taka, że ja zjem całą tą kapustę i w ogóle zjadam znacznie więcej niż Wam pokazuję, bo ja Wam pokazuję po prostu ładne talerze. Ja nie byłabym sobą, gdybym tutaj nie dodała jeszcze odrobiny jogurciku, bo to bardzo w moim stylu, ja kocham. Bardzo dobry jogurt z Biedronki. Boże, co ja gadam, z Żabki. Czy Wy to widzicie? To jest kwintesencja polskiej wiosny. I to naprawdę w chwilkę. Idziemy testować. No dobra, żeby tradycji tego vloga stało się zadość, muszę spróbować. Chociaż trochę nie wiem jak, ponieważ... O, może tak zrobię. Kapustka, zobaczymy jak to miso wjechało. Przepyszne. Młoda kapusta. W ogóle słuchajcie, ja nie zrobiłam tej kapusty w jakiejś fancy wersji. Grillowana, palona. Nie wiem, co tam jeszcze można zrobić. Ja ją zrobiłam po prostu z wody, bo ja tak jem codziennie. Przysięgam, jem kapustę codziennie. Mogłabym ją jeść po prostu taką o. Dzisiaj trochę zaszalałam z sosem, zazwyczaj robię ten mój klasyczny. Mój sos, takie dwie podstawowe marynaty i sos, to wszystko jest w moim foodbooku. To jest ta marynata i sos SOS. Kocham, zawsze robię tak samo, ale ostatnio stwierdziłam, dobra, coś zmienię tutaj. Kapusta jest przepyszna, bo to jest o produkcie, to się broni samo. Trochę się obawiam bobu, bo jest okej. Okay. Jestem strasznym snobem bobowym. Ten jest niezły. Spróbujemy ziemniaczka. Może takiego, gdzie było masełko. Do tego kawałek kapara. Mega fajne połączenie. Powiem Wam tak, ziemniak jest lepszy od bobu. Rozpływa się w ustach.
Pardon. Boże, pycha. Wiosna to życie. Dam sobie jeszcze tutaj troszkę więcej soli. No i zjem pewnie wszystko. W końcu głodna ze mnie osoba. Dajcie znać, co byście zjedli. Śniadanie, obiad czy kolację? Mój ukochany deser, czyli kostka albo dwie koszki czekolady. Dostałam tę czekoladę od Mai, która była moją gościnią w odcinku o Brukseli, więc jest to cudowna belgijska czekolada. Kocham! Jak widać, zjadłam pięknie. Zjadłam wszyściusieńko stąd. Minus jakaś garść, może dwie, bobu. Bo to były te takie zbyt kaszowate kawałki. Wiecie, ja lubię te takie jedwabiste, jędrne. I zrobię sobie z nich hummus. Pokazywałam Wam hummus z bobu ostatnio w food vlogu. Nie pokazywałam, jak go zrobiłam, ale dodałam do niego oliwę, sól, sok z cytryny i czarny czosnek i wodę. I wyszedł boski. To była super pasta, czy do kanapki, akurat do omletu sobie dodałam. W sensie na omlet. Więc polecam serdecznie. Jest jakaś 19:30, kończy tutaj mój food vlog. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądaliście. Dziękuję Marce Olini za objęcie patronatu nad tym odcinkiem i nad moim foodbookiem. Wszystkie ważne informacje znajdziecie w opisie. Dajcie znać, jakiego rodzaju food vlogi Was interesują, co mam Wam ugotować. Zawsze, jeżeli macie jakieś pomysły na treści tutaj, nie tylko food vlogowe, to jestem. Także całuję, smacznego, dajcie znać, czy coś zrobiliście. Do zobaczenia.